jest prosto wybierać. Stajemy przed jakimś dylematem, widzimy dwie rzeczy i często jedna z nich wydaje nam się tą dobrą, tą korzystną dla nas. Ale co zrobić, kiedy w tym wyborze jest jeszcze drugi człowiek, który w tym samym momencie również decyduje, który również wybiera i my stajemy przed jeszcze innym dylematem, czy pozwolić mu jako pierwszemu wybrać, licząc się z tym, że wybierze to, co my chcemy, że wybierze to, co lepsze, a my zostaniemy z niczym, z jakimś ochłapem, z tym gorszym. Choć mamy w sobie trochę dobrej woli, może trochę też takiej konwenansów ludzkich, że nie wypada wybrać pierwszemu, nie wypada się pierwszemu rzucić na to. I wtedy mówimy, nie, proszę, może Pan będzie, może Pani pierwsza, bo tak wypada. Ale co dzieje się w moim sercu? Kiedy czytamy dzisiaj to słowo, szczególnie o Abramie i Locie, o tych wyborach, których muszą dokonać, przypomina mi się pewna historyjka o dwóch mężczyznach w restauracji i o dwóch kotletach. Kiedy zjedli już zupę i kelner przyniósł drugie danie, na jednym talerzu leżały dwa kotlety dla nich, ale jeden był większy, drugi był mniejszy i zanim rzucili się na te kotlety, jeden z tych panów mówi, proszę, może pan pierwszy wybiera, ale ten drugi mówi, nie, może pan pierwszy. I tak przez chwilę trwała ta taka kokieteryjna przepychanka. Każdy chciał być kulturalny i miły. No, po jakimś czasie faktycznie nie dało się zrzucać na drugiego, żeby on wybierał, więc jeden się zdecydował, mówi, co te kotlety będą tutaj stygnąć, a my będziemy się tutaj spierać. Wziął widelec, nabił na swój widelec ten większy kotlet i położył go na swoim talerzu. Na co ten jego towarzysz oburzony i mówi, tak, od razu, proszę bardzo, pan to się rzucił na ten większy kotlet, od razu sobie wziął ten większy, ten lepszy. Na co on odpowiada, a pan, gdyby pan wybierał pierwszy, który by pan wziął? On mówi, no ja bym wziął ten mniejszy. Mówi, no to masz pan mniejszy. Wydaje nam się, że wzięlibyśmy mniejszy, bo tak trzeba, ale tak naprawdę chcieliśmy coś większego, coś lepszego. Tylko jakaś duma i może kultura pewna nie pozwoliła nam wybierać. Co byśmy wybrali? Ale dzisiaj otrzymujemy w tym czytaniu zupełnie inną wizję. Abram i Lot chcą się rozejść pokojowo, mimo że ich ludzie się kłócą. I Abram pozwala Lotowi wybrać. I Lot patrzy, widzi dobrą ziemię, widzi żyzną ziemię, widzi ziemię jak ogród. I mówi, pójdę tam. A Abram wybiera to, co zostało. Czyli pozornie wydaje się, że dostał mniejszego kotleta, że dostał coś gorszego, że jemu zostały jakieś ochłapy. Ale doskonale wiemy, że to jest ziemia obiecana. A tam, gdzie poszedł Lot, to co wydawało się na pierwszy rzut oka lepsze, okazało się ziemię przeklętą. Okazało się właśnie tą Sodomą i Gomorą, gdzie owszem, cieszyło to oko, ale podskórnie i pod spodem było wiele zła i wiele grzechu. Dlatego dzisiaj Chrystus mówi, wszystko, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili i wy im czyńcie. No właśnie, my byśmy chcieli, żeby ktoś pozwolił nam wybrać to, co lepsze, żeby ktoś pozwolił wybrać nam pierwszymi. My byśmy tak chcieli, więc zróbmy tak innym i pozwólmy, żeby za tym słowem szło błogosławieństwo Boże. My pozwolimy innym wybrać jako pierwszymi, wybrać im pozornie to, co wydaje się lepsze. Wierząc, że za tym idzie Boże błogosławieństwo, że to, co nam zostanie, to nie będą złe rzeczy, ale to będą właśnie te perły. Perły, które da nam Chrystus. A my będziemy tymi, którzy wejdą przez ciasną bramę. My będziemy tymi, którzy będą szli wąską drogą, ale drogą prowadzącą do zbawienia. Drogą tam, gdzie jest Bóg i na tej drodze znajdziemy skarby. Choć wydawałoby się, że to jest zbyt wąska brama i zbyt wąska droga, żeby cokolwiek tam się znalazło. Ale jak sami wiemy, perła jest malutka, ale za to niesamowicie cenna. To dzisiaj chce nam dać Pan Bóg, tego chce nas uczyć. Możemy być jako drudzy, możemy, wydaje się po ludzku, otrzymać to, co gorsze, ale Boże myślenie jest zupełnie inne. Dziś Pan Bóg chce dać perły. Pozwól Bogu się obdarować, ludziom pozwól wybierać i pozwól sobie iść tą wąską drogą i wchodzić przez wąską bramę do zbawienia wiecznego.